cześć, jestem Marianka i zapraszam Was na mikroprzygodę. Naszą dzisiejszą wyprawę zaczynamy spod szpitala, w Wyszklarskiej Porębie Dolnej. Na początek długie schody, żeby dostać się do lasu. W tym lesie jest bardzo dużo buków. Kiedyś wszędzie były takie lasy, ale Niemcy wycięli i zasadzili świerki, sosny itd. itd. Troszkę się zgubiliśmy, więc wyciągnęłam swój kompas z plecaka. Po drodze znajdujemy dziwny kamień z żyłą kwarcu. Idziemy do sztolni pirytowej, a po drodze znajdujemy jeszcze jedną małą sztolnię i tam też idziemy. Ona jest niewidoczna trochę z drogi, więc trzeba jej troszeczkę poszukać. Cała sztolnia jest wypełniona wodą. Nie możemy tam wejść. Dobrze, że mam czołówki, chociaż sobie świecę, co jest w środku. I jest bardzo ciemno. Jedno miejsce wyglądało trochę jak sztolnia. Nawet jeśli to jest sztolnia, jest zakopana i nie możemy tam wejść. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie można znaleźć magnetyt. A magnetyt to jest taki minerał, który się przyczepia do magnesu. Rozłupuję to po to, żeby zobaczyć, czy tam nie ma magnetytu. Magnetyt, czy to jest coś innego? Okazało się, że w tamtym miejscu było bardzo dużo magnetytu. Pora ruszyć dalej do sztolni pirytowych. Chociaż fajnie było rozłupywać młotkiem kamienie. Oto i ta sztolnia. Jest bardzo duża, a naprzeciwko jest druga sztolnia, do której nie będziemy wchodzić, bo jest bardzo głęboka i nie wiem, co w środku się znajduje. Na górze widać, że do tej sztolni jest jeszcze drugie wejście. Jestem już w tej sztolni, jest bardzo ślisko i trzeba uważać. Ta sztolnia ma prawie 40 metrów długości. Jest bardzo głęboka i bardzo ciemna. Patrzę na ścianę, bo jak się na nie poświeci, to są na takie srebrne. Już jesteśmy prawie na końcu. Mam nadzieję, że na końcu będzie coś fajnego. Teraz znalazłam to złoto głupców, o którym Wam tak mówiłam. Pora wracać, ale po drodze widziałam mały, zaczęty tunel. Ciekawa jestem, co się w nim znajduje. Musiałam ściągnąć plecak, żeby tam wejść. Sufit był bardzo blisko mojej głowy, dlatego musiałam się schylać. W środku znalazłam jakiś dziwny przedmiot. Zabrałam go, żeby pokazać tacie. Okazało się, że znalazłam element gry geocaching. Jak znajdziecie takie coś, to pamiętajcie, żeby tego nie niszczyć. Gdzieś specjalnie zakleił czarną taśmą, żeby nie było tego widać. A teraz wychodzimy. Chciałabym tym górnym wejściem wyjść, no ale niestety było zbyt ślisko.
Zachęcam Was bardzo, żebyście poszli do tej sztolni, poszukali magnetytu, no i żebyście się dobrze bawili. Koniec.